Witam serdecznie. Ja również. No w ostatnim odcinku musiałem wyjść, ale przyszła żona, pies się cieszył, musiałeś dokończyć szybciej, ale już jesteśmy po zamieszaniu, możemy dokończyć, a główną gwiazdą dzisiejszego odcinka jest odpowiedzialność. Mhm. No to zaczniemy od definicji, którą już kiedyś ukułem, przedstawiłem i powtarzałem parę razy w różnych programach. Odpowiedzialność według mnie to gotowość do odpowiedzi. Czyli jeżeli coś robisz, coś myślisz i jesteś gotowy do odpowiedzi, dlaczego tak zrobiłeś albo pomyślałeś, to znaczy, że jesteś odpowiedzialny. Oczywiście wkrada się tutaj kontekst pewien, że tych ludzi, którzy myślą na szkodę czyjąś, no ale to też jest odpowiedzialność. Złodziej wie, że kradnie i on jest odpowiedzialny za swój czyn. Czyli mamy tą jasną i ciemną stronę odpowiedzialności. My byśmy chcieli pewnie poruszyć tą jasną stronę, tak? Więc jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to mówimy o szeregu konsekwencji, który wynika z naszego działania, czucia lub pomyślunku w ogóle jakiegokolwiek. Prawda? Jeżeli w ten sposób będziemy robić, bo w szerszym kontekście nagrywamy ten ciąg programów w odniesieniu do nowego świata, który chcielibyśmy utworzyć. Tak, tworzymy taki obraz. Oczywiście pamiętamy o tym, że to widzowie powinni uzupełnić, ustosunkować się do tego i jak najbardziej komentarze są mile widziane, ze względu na to, że opowiadamy o pewnych słowach kluczach, rozwijając je, oczywiście nie w pełni, ale musimy na czymś się skupić. Po prostu to, jeśli nie będziemy mówić o wszystkim, no przede wszystkim, to nie ma szansy, żeby cokolwiek się zdziało. No tak, to przede wszystkim uruchomić ten proces, że tego myślenia, że jeżeli my coś robimy, to wchodzimy w taki punkt wrażliwy na osi czasu, który zmieniamy, poruszamy go i w wyniku tego poruszenia, czy też zmiany kierunku tej osi czasowej, bo my między nimi sobie tam przeskakujemy, wybieramy pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, inicjujemy go. I jeżeli ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest możliwy do przewidzenia, nie zawsze w całości, prawda? Więcej będzie widzieć nasze serce, bo będzie widziało, czuło te ciągi przyczynowe i skutki na końcu tego wszystkiego, tych ciągów. Ale jeżeli my umysłem również badamy tego typu rzeczy, na przykład badamy sobie sytuację rynkową, co będzie szło, czy w tym roku będzie szło jabłko, czy raczej bardziej samochody, to też jest odpowiedzialność, czyli bierzemy odpowiedzialność za skutek, który wyniknie z jakiejś tam inwestycji. I to możemy przełożyć na wszystkie działania. Jeżeli polewamy się gorącą wodą, to spodziewamy się, że nastąpi oparzenie skóry, a może i głębiej. I to jest też odpowiedzialność, prawda? Bo chyba, że nie mamy myśli o tym, co wyniknie z naszego działania, co też jest dość częste, na przykład w afektach różnego rodzaju. Jeżeli dajemy się porwać emocjom, zwłaszcza tym burzliwym, no to wtedy zatraca się u nas proces myślenia i wtedy stajemy się nieodpowiedzialni, a w każdym razie istnieje wysokie ryzyko braku odpowiedzialności. Prawda? Bo w afekcie robimy coś, czego byśmy normalnie, w normalnym stanie harmonicznym nie zrobili. I musimy powiązać te dwie sytuacje ze sobą. Jeżeli teraz mówimy o rozwinięciu naszego kraju, o jego postawieniu na nowo, no to odpowiedzialność, to myślenie i czucie konsekwencji, które z tego wynikną. Jak my to zrobimy? Czeka nas naprawdę sporo pracy. I to jest właśnie odpowiedzialność. Natomiast jeżeli ktoś nie chce w tym uczestniczyć, ponieważ załóżmy nie chce mu się,
no to też jest odpowiedzialny, jeżeli uważa, że bo ja nie mam czasu, albo muszę zająć się czymś innym, albo w to po prostu nie wierzę i ma prawo takie nie wierzyć w to, co my sobie tutaj bajerzymy, no to jego odpowiedzialność powinna być poparta myśleniem, no czyli nie chce w tym uczestniczyć. Czyli nie chcę zbierać efektów tego. Oceniam szansę powodzenia dwóch starszych panów na powiedzmy 5%, w związku z tym nie chcę tego. Pozbywam się i tej myśli, i tego rozwiązania, nie chcę uczestniczyć, ale gdyby wyszło te 5%, to, no to w konsekwencji pozbywa się również uczestnictwa w tych 5%. Czyż nie tak powinno wyglądać zdrowe myślenie? Mogę z abstrakcją wejść? No, wiesz, robimy z tego kawary, z tego się zorientowałem, no bo skoro starsi panowie, tak, ale mam kilka takich znowu, jak zwykle, wątków trudno pytaniowych. Mianowicie kwestia etyki edukacji szkolnej, kiedy po prostu jakby nawet nie ma myślenia przyczynowo-skutkowego, braku logiki, logistyki, jakby wiesz, no z takich właśnie prostych spraw, gdzie coś jedno wynika z drugiego. Oraz bardzo chciałbym, żebyś po omówieniu tego tematu przyjrzał się sprawie odpowiedzialne ja, odpowiedzialne państwo. Dobra, to ta edukacja. Jeżeli my uczymy dzieci, a później młodzież czegoś, co oni nie wiedzą, do czego to służy, no to to jest już wpajanie im braku odpowiedzialności. Bo oni tego nigdy nie wykorzystają do niczego. Jak wspomnieliśmy, system edukacji jest cały do zmiany. Podstawowe pytanie, które trzeba zadać, zadaje właśnie dziecko, zazwyczaj. A do czego mi się to przyda? I na to pytanie odpowiadając, możemy układać dalsze... Edukacja jest do zmiany ze względu na to, że jest nieprzydatna. Do głów tych młodych ludzi wrzuca się coś, co się im nie przydaje, jest niepraktyczne, robi się to za późno, kiedy ich układ nerwowy nie przyjmuje tych informacji, albo za wcześnie, bo różnie jest, nikt nie konsultuje tego na przykład z fachowcem od neuropsychologii. Nikt tego nie skonsultuje. Więc to sztampowe traktowanie to jest produkcja biorobotów, co wielokrotnie powtarzałem. I to jeżeli my nie zatrzymamy tego szaleństwa, to rozwój naszego kraju, a w rezultacie może i całego społeczeństwa na Ziemi, jeżeli uda nam się zarazić tym systemem myślenia, tym naszymi przekonaniami, resztę, a wierzę, że tak. Może nawet nie zarazić, bo to tak konotuje bardzo nieprzyjemnie, ale oni popatrzą, kurczę, Polacy robią takie rzeczy? My też chcemy. I przyjdą i zapytają, jak wy żeście to w ogóle zrobili? No musicie zrobić tak, wykształcić kadrę. Żeby wykształcić kadrę, musicie mieć edukację. Jaką macie edukację? No taką kiedyś tam Rockefeller nam podesłał takie wzorce. No to do kosza. Kadry nauczycieli do szkolenia z powrotem. Zatrudnijcie neuropsychologów, powiedzą wam. Zaglądnijcie do książek Marii Montessori. Zróbcie takie rzeczy. Zróbcie rzeczy użyteczne. Zróbcie zabawki dla dzieci, które ich uczą od najmłodszych lat. Dziecko, które idzie do szkoły w wieku 7 lat, nie powinno tam w ogóle być. Ono już powinno radzić sobie w życiu. Czyli rozumieć, jak funkcjonuje, co z czego świat wynika. Tak. Wie, że jeśli coś zrobi, to coś zadziała. I to jest właśnie jakby taki pierwszy stopień do zrozumienia tego, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co zrobimy. Tak. Czyli mamy ten poziom edukacyjny. Absolutna likwidacja religii. I zamiast tego, bo to jest bardzo duży szkodnik w umysłach młodych ludzi. Ja widziałem to na własne oczy, jak to szkodzi, na przykładzie dziecka. Czyli co, słynna etyka? Powrót etyki? Nie etyki. Etyka sama w sobie wynika
z naszej natury, tej dobrej, pobudzanie dobrej natury, podawanie prawidłowych wzorców, samo tworzy etykę wewnątrz jako prawo naturalne, wewnątrz człowieka. Niepotrzebna jest ta etyka. Na wyższych poziomach, powiedzmy, szkolnictwa być może trzeba by było poprzypominać parę rzeczy, ale nie wydaje mi się. Natomiast konstrukcja, wytłumaczenie zamiast religii naszej duchowości, naszej konstrukcji prawidłowej, jak ona wygląda. No tak, ale system, a później dziecko, co system? Nie system, ma... system edukacji, to wiesz, to już jest naprawdę bardzo duża, duży temat. O, przygotowanie i jakby skonstruowanie zupełnie nowego systemu edukacyjnego, no, wymaga dużo pracy, ale jest to wyzwanie, nad którym się na pewno pochylę. Ale system edukacji, może, Robert... Może jesteś... nie system, może sposób edukacji. O, ładniej brzmi. Widzisz, sam jesteś pedagogiem z uprawnieniami, więc wiesz dobrze, że edukacja to również zdrowe społeczeństwo, nie tylko zdrowe psychicznie. Kultura fizyczna, zasoby energetyczne pobudzane poprzez kulturę fizyczną. Musimy przywrócić zdrowe społeczeństwo. W zdrowym ciele, zdrowym... Bo znowu nam wejdzie farmacja i będą nas szprycować nie wiadomo czym. Czyli tutaj, tak analizując to, co mówisz, wychodzi na to, że żeby człowiek mógł w ogóle myśleć o odpowiedzialności, musi zacząć myśleć. No. Czyli nauczyć... Czyli... Ale surprise! No tak! No bo wiesz, generalnie jeśli mamy stado jakichś takich zahipnotyzowanych zombich, bo tak mniej więcej można by to powiedzieć, że większość społeczeństwa tak się zachowuje, to oni, nie mając dobrych wzorców, patrząc się na to... To nie coś... jest ich wina. Tak. Zostali zaprogramowani. Trzeba ich odprogramować. Muszą pobrać prawidłowe wzorce. I teraz mamy poziom ten niższy, czyli edukacji od najmłodszych lat i następnie jest kwestia odpowiedzialności ja, jako członek społeczeństwa, ja jako osoba. Mhm. Czyli za co powinienem być odpowiedzialny, na co powinienem zwrócić uwagę, i co jest za każdą swoją decyzję. Za każdą swoją decyzję. Czyli... Za każdą swoją myśl. Bo myśl jako program, algorytm do realizacji rzeczywistości będzie się realizować coraz szybciej u ludzi, którzy wiedzą o tym i działają no z zamierzeniem lub nie, ale działają, myślą i widzą, że się ona realizuje. Tu też musimy wziąć odpowiedzialność. Każda myśl. Więc jeśli tego, czym skorupka za młodu, nie nauczymy, nie wdrożymy, nie uda nam się doprowadzić do tego, żebyśmy rozumieli, jak to funkcjonuje, to na dobrą sprawę szanse są marne. Szanse są wysokie, bo zrobiłeś założenie, jeżeli, czy tam jeśli... I oczywiście ja rozumiem twoją obawę, sam ją mam, natomiast robimy, co możemy. Możemy jedynie widzów poprosić o propagację tych treści, o to, żeby polecali znajomym. Może nie programy wysoce energetyczne, ezoteryczne i mówiące od razu o zasadach stworzenia i tak dalej, ale tego typu właśnie rozmowy nasze, żeby poddać pod rozwagę ludzi, którzy do tej pory tego nie widzieli, którzy tkwią w systemie, który się wali i za chwilę nie będą mieli możliwości funkcjonowania, okay, jeżeli nie przełączą się na nowe systemy i nie przyłączą się do nowego projektu, wprowadzając być może coś nowego, może rewolucyjnego, nawet jakieś rozwiązania, chętnie, ale to trzeba zrobić. I widzisz, i tutaj wracamy do chyba najważniejszego problemu związanego z odpowiedzialnością, bo załóżmy, że już ludzie czują, że trzeba być odpowiedzialnym. Jest to ważny element, żeby dokonała się zmiana, ale co, jeśli Matrix jest tak skonstruowany, że on pokazuje, jak odpowiedzialność jest błahostką, niczym, właściwie zabawką, którą się bawią ci, którzy tam na górze siedzą, czyli ta grupa partyjna, korporacyjna, i ona w taki sposób, powiedział, wręcz doprowadzający czasami do trzy kropeczki, pokazuje, że tą bezsilność, właściwie wzorzec płynący z góry,
deprymuje ludzi w działaniu. Bo jak ja mogę wymagać od siebie, jeśli standardem w tych wyższych poziomach, przynajmniej władzy tego matrixowej, jest taki, że nie ma odpowiedzialności. No, dlatego trzeba zlikwidować stare wzorce. Łącznie z emiterami tych wzorców. Zawsze byłeś pacyfistą, zabrzmiało to groźnie. Nie mówię o odbieraniu komuś życia, bo jestem tego przeciwnikiem zdecydowanym. Chociaż wiem, że istnieją takie rozwiązania. Natomiast odebranie wzorców, no po prostu wyłączenie emitera, no żeby on nie... Co robisz, żeby nie oglądać bzdur? Wyrzucasz telewizor albo wyłączasz go i używasz jako monitora, tak? Mm-hmm. Czy nie? No i tutaj dochodzimy niestety do klu rozmowy albo tych całych naszych rozważań, że nie ma możliwości, żeby funkcjonowały dwa układy matrixowe naraz. Absolutnie nie. Nie ma zgody na coś takiego. Brak zgody. Brak zgody. Ja nie wyrażam pozwolenia na to, żeby takie coś było. Brak pozwolenia. Nie będę uczestniczył w takich sytuacjach. Koniec z magdalenkami. Koniec z menorami na stołach. Koniec ze... To nie jest... To jest Polska. I tu są rozwiązania, które są gotowe. Są zasoby, które są gotowe, o których wspominaliśmy. Ludzie mądrzy, którzy, większość z nich wyjechała, bo chcieli to, bo tutaj za swoją mądrość nie mieli zapłacone. Woleli pójść na inny garnek. Ale oni tu wrócą, jak zobaczą, że jest sens. Jak będą żyli w obfitości, jak nikt ich nie będzie gnębił, oni, jestem przekonany, że woleliby żyć w tym kraju niż na emigracji. I odzyskamy nasz kraj. I on będzie mlekiem i miodem płynący, ale musimy to zrobić my wszyscy razem. A nie 60 tysięcy subskrybentów naszych, bo to jest za mało. I teraz, jeżeli my pozwolimy na to, żeby kolejna magdalenka czy też okrągły stół się odbył, to lepiej tego nie róbmy, bo to bez sensu jest. To wyłączamy kamery, idziemy na ogródek, na grilla i koniec. Możemy kupić telewizor. Bo to się nie uda, nie ma prawa. Oni, te istoty, które są od tego, żeby nas podzielić, mają taką mitologię. Oni głęboko wierzą w swoją misję. My odbieramy to jako to, że to są złe istoty, że one nas gnębią i tak dalej. I mamy prawo wnioskować z naszego stanu w tej chwili i z tej sytuacji, że tak jest. Ale oni siebie postrzegają jako wybrańców. My uprawiamy swoje pole. Zobacz, Jacek, wchodzimy troszeczkę już w taki poziom leciutko abstrakcyjny. Ja chciałbym wrócić do takiego hasła prawda was wyzwoli. Pamiętasz, prawda? Tak, naczelne hasło. I tutaj tkwi duża szansa właśnie w tym, żeby nastąpiła ta zmiana, w związku z tym, że doskonale wiemy, że wiele osób, które bardzo mocno, brzydko mówiąc, grzebie w historii, pokazuje pewne fakty, które no, każą nam bardzo mocno wątpić, a wręcz mieć pewność, że została ona zafałszowana. Jeśli historia jest zafałszowana, to inne treści są zafałszowane, czyli nie widzimy tej prawdy. W związku z tym, że można znaleźć wiele wątków, które są prawdopodobne, i tu już zapowiem, że w następnym rozmowie zupełnie abstrakcyjnej powiemy troszeczkę o wielu światach, można odnieść wrażenie, że ciężko się uchwycić czegoś. Bo ciągle jest to pytanie, kim są ci oni? My wielokrotnie mówiliśmy o tym, ale nie jesteśmy w stanie konkretnie powiedzieć. Znaczy, bo to lenistwo umysłu podpowiada nam coś takiego. Ciekawi jesteśmy, kim są oni, czyli proszę o numer telefonu, imię i nazwisko. Czyli takie dane nie są do zdobycia, a na głębszych poziomach nie ma czegoś takiego jak telefon i imię i nazwisko.
Więc jeżeli cofniemy się do historii stworzenia, no to ci oni też tam występują na pewnym etapie stwórczym. Mhm. A tutaj jest to jedna z ekspresji tego stworzenia i tej istoty. Ona też się musiała podzielić, też musiała rozdzielić swoją energię, żeby operacyjnie móc ogarnąć taki temat, jak ta sytuacja, w której jesteśmy. I tu wracamy teraz do dwóch wątków, mianowicie prawda was wyzwoli, prawda? Oraz kolejny wątek, który nam mówi o tym, że to kwestia naszej kreacji, na co zwrócimy uwagę. Więc jeśli my będziemy rzeczywiście zasilać ten stan, który jest, pomimo, że nas bardzo denerwuje, tak bardzo delikatnie mówiąc, jednocześnie wiedząc, że to jest ściema, bo większość ludzi się domyśla. Nie mamy tych faktów, bo ciężko w tej chwili wyciągnąć. No, kamery Big Brothera tam u onych ciężko, raczej nie zamontujemy. Ale fakty, pewne wątki, albo nawet to, co czujemy, że ta struktura Matrixu absolutnie nam nie odpowiada, powinna już dać nam na przykład taką moc, taką chęć, żeby to zmienić. I to jest chyba ten początkowy jakby impuls, który daje nam nadzieję, a właściwie pewność, że ta zmiana jest do zrealizowania. No jest. Przecież ją realizujemy. Ludzie się zmieniają. Ludzie wychodzą na ulicę nawet. Ludzie protestują. To jest parę takich zachowań, które na razie są symptomatyczne, są mierzone jako ciśnienie, powiedzmy, społeczne. No i jeżeli dobrze przekierujemy to ciśnienie i uzbieramy pewną masę krytyczną tego ciśnienia, to także tym ciśnieniem będziemy mogli podmuchać, tak? Coś zdmuchnąć. Jakieś stary kurz i stare struktury. One i tak zresztą nie wytrzymują już swojego własnego ciśnienia, więc to się zawali prędzej czy później. Chodzi tylko o to, żeby to było prędzej. A prędzej będzie wtedy, kiedy my przestaniemy zwracać uwagę na, tak jak wspomniałeś, na te struktury, a zaczniemy działać już nowymi strukturami, już je tworzyć, już popychać temat. Czyli na przykład zacząć od tego, do takiego komunikatu: nie ufamy. Straciliście nasze zaufanie i wysyłamy wam list. Proszę, my naród, nie ufamy wam. Nie możecie dalej pełnić swoich urzędów, ponieważ działacie na szkodę narodu. Zadłużyliście naród na swoją własną odpowiedzialność. Tam są wasze podpisy bez naszego mandatu. Dług osiągnął stopień długu haniebnego. W związku z tym wypowiadamy wszystkie umowy. W Anglii, ciekawy filmik dostałem z Anglii właśnie na ten temat. Jakiś pan się wypowiada i pokazuje, kręci kamerą, nawet jak ten list jest próba dostarczenia takiego listu. Może uda nam się to załączyć, bo nie mam linku, bo nie wiem skąd to wzięto. Ja dostałem to na Messengerze. No może być ciężko. Tak. No w każdym razie w różnych krajach ludzie zaczynają się już w ten sposób zachowywać. W Stanach już autonomię zaczynają ogłaszać. W Seattle bodajże, jak dobrze pamiętam. No wiesz, ja oglądałem akurat świeżo dzisiaj, więc tutaj wygląda na to, że to rzeczywiście jest konstrukt taki bardzo, powiedziałbym, lewicowy. Aczkolwiek i tutaj mi się wydaje, że jest kolejny bardzo ważny element, mianowicie Matrix tak to zgrabnie poukładał, że zaplątał się w tych wszystkich swoich jakby działaniach i mamy do czynienia, tak przynajmniej ja oceniam, do początku takiej implozji tego systemu, bo on od środka zaczyna po prostu się jakby, no nie wiem, rozpadać, albo przynajmniej pokazuje, że to nie jest dokładnie tak, jak sobie zaplanowali. I w tym chaosie, na początku był chaos, właśnie początkiem tego, co my możemy zrobić, jest właśnie wykorzystanie tego momentu, kiedy generalnie wielkie oko Saurona jest skierowane, właściwie dostaje zeza, bo już nie wie, gdzie patrzeć. Bo zobacz, jeśli gdzieś tam na górze poukładali, a w tej chwili wrzucili jakby program
bo program wiadomo jaki jest w tej chwili, doprowadzić do takiej sytuacji, że za przeproszeniem klękniemy i będziemy chcieli się do nich modlić, zróbcie porządek, żeby już było dobrze. Zacipujcie, nie wiem, wstawcie kamery, cokolwiek innego, ale żeby był święty spokój. Bo taki generalnie jest plan. Prawda? No taki jest plan. Widzisz, teraz nawet już oficjalnie się mówi, że na przykładzie naszego kraju, żeby utrzymać rząd na stanowiskach, potrzebny jest stan wyjątkowy. Dzisiaj zabawną dostałem wiadomość o tym, że jeden z jakichś biskupów czy arcybiskupów nawet porównał Morawieckiego i Dudę do jakichś tam apostołów. No to dzieją się naprawdę interesujące rzeczy. I teraz część ludzi przyjmuje tą ściemę, natomiast naszym obowiązkiem jest w ogóle nie zwracać na to uwagi, bo oni nie mogą żyć bez uwagi. Nawet ostatnio jechałem samochodem i wyobraź sobie, widziałem olbrzymi ten billboard taki pełnowymiarowy, na którym Kościół zawiesił swój plakat w treści: my nie możemy żyć bez Eucharystii. Teraz zrozummy, co oni nam przekazują. Kto my? Czyli ten, kto zaprojektował i wydrukował i polecił powieszenie tego plakatu na billboardzie. Czyli włodarze jacyś kościelni. Czyli oni nie mogą żyć bez Eucharystii. A cóż to takiego jest Eucharystia? Spożywanie ciała ludzkiego i krwi. Więc komunikują nam to otwartym tekstem, tylko że nikt nie potrafi tego przeczytać, bo mamy zasłonę wibracyjną przed oczami. No cóż, nie będę rozwijał wątku, bo wielokrotnie już, jak to się mówi, podpadłeś w wielkiej grupie widzów. Wiecie co, mam... Wiem. Ale prawda was i nas wyzwoli, niestety czasami jest bolesna, dlatego że znowu wracamy do odpowiedzialności. To tuż jest kwestia odpowiedzialności. Jeśli zrobiliśmy, to wcześniej czy później wróci do nas ta prawda w postaci albo pytań, wątpliwości, albo efektu. Skoro jest komunikat, to znaczy, że ten system rzeczywiście w wielu miejscach jest naruszony. Więc... Czekaj, bo mnie koronką zaczepił w gardle. Słuchaj, prawda jest dla nas nieosiągalna na pewnych poziomach. Możemy przypatrzeć się pewnym faktom i potraktować je jako prawdziwe. Natomiast jeżeli ktoś zasłania prawdę, czyli fałszuje rzeczywistość, to zasługuje na to, żeby odsunąć go od wszelkich kontaktów społecznych, bo działa na szkodę społeczeństwa. Więc nie może w nim być po prostu. Albo musi to odpracować, czyli zadośćuczynić. Czyli być odpowiedzialnym, tak. Czyli odpowiedzialność go wcześniej czy później dosięgnie. Tak, jeśli nie nasza tutaj, to na pewno ta kolejna, na kolejnej warstwie. Więc to jest nieuniknione, jeżeli ktokolwiek z tej kliki mnie ogląda, to... Nie miejcie złudzeń. Kocham was. Wszystko karma dla kotów i dla polityków. Wszystko będzie rozliczone. Nie teraz, to później. Czas nie ma tutaj kompletnie żadnego znaczenia. No Jacku, ale jesteśmy jednością. To jak możesz do siebie tak mówić? A chyba, że właśnie mówisz do siebie, chłopie. Wtedy, kiedy my staniemy się prawdą, będziemy nierozróżnialni. I wtedy będziemy prawdziwą jednością. Na tym poziomie rozwiązujemy pewne kwestie związane z tą warstwą. Na innej rozwiązujemy innymi metodami i narzędziami i jeszcze na kolejnej też inne metody i narzędzia, bo każda z tych warstw ma jeszcze oprócz tego swoją fizykę, swoją mechanikę, inne zjawiska. I na każdej z nich wszystko zostanie rozliczone, a później nastąpi suma tego wszystkiego. Totalna integracja, ale to jest jakby na inny wykład. Na szczęście wiem, o czym mówisz, bo ciebie już tyle razy słuchałem, że może nawet niewiele wiedząc, rozumiejąc, mogę się wiele domyślać. Ale tak uproszczając, to no, odpowiedzialność jest elementem bardzo ważnym w naszym życiu. W życiu każdego.
Bez względu na to, jak jest skonstruowana struktura Matrixa, gdzie co po niektórzy uważają, że jednak nie ma tej odpowiedzialności, przekazują w formie jakichś takich domysłów, dziwnych takich podpowiedzi, zapowiedzi, no to sorry, my szczerze mówiąc... Cały mesjanizm się przecież opiera o delegację uprawnień z odpowiedzialności. Delegujemy uprawnienia na kogoś, a jest Jezus, dobra, on niech zrobi. Przecież to jest lenistwo umysłowe. Żeby nie powiedzieć tempota. Już kiedyś wyraziłem się w ten sposób, spotkałem się z krytyką, jak ktoś kogoś to urazi, to trudno, natomiast jak ktoś jest tępy, to jest tępy i nie będę kolejnego programu na ten temat robił. Nie zmienię tego zdania. Trzeba zrobić tak, żeby wyostrzyć te zmysły po prostu. Dobrze, i kolejne rozwiązania mesjanistyczne, które żeśmy omawiali, jakiś tam Donald Trump, prawda, QAnony, Plejadianie, to jest ciekawy wątek. Oni tam, że niby nas wyzwolą, lub też jakaś inna cywilizacja. Nikt tu nie przyleci. Znaczy, oni już, jeśli mają być, to już są, natomiast w swoich biznesach, a nie tam, żeby nas jakoś tam specjalnie wyzwalać. I proszę mnie nie namawiać do chrześcijaństwa i do powrotu do kościoła, bo ja tego po prostu nie zrobię, nie łykam tego kitu. No. Czyli my odpowiedzialnie za swoje działania po prostu będziemy dalej robić to, co sobie prostu wymyśliliśmy, co uważamy, że jest istotne, i o ile pojawi się jakaś taka dziwna sytuacja, że ktoś za nas to zrobi, to przynajmniej będziemy w połowie drogi. Co zrobimy, to nasze, może mamy to przeżyć, doświadczyć, jak to tam myśli. Okay, no. Po prostu będziemy robić swoje. A bardzo ważnym w tym wszystkim jest to, żeby każdy odpowiedział sobie na pytanie, czy te nasze bajdurzenie ma sens, czy nie ma sensu. To nie chodzi o to, że chcemy jakby narzucić własną narrację. Bo to... Nie, to jest swobodna rozmowa. Przedstawiamy nasz punkt widzenia, który podlega krytyce jak wszystko. I powinien podlegać krytyce, ale konstruktywnej. Czyli jeżeli ktoś wyjmuje na przykład z naszych pomysłów coś, co wydaje mu się nieużyteczne, no to musi coś na to miejsce wsadzić, co jego zdaniem jest użyteczne, bo samo to wyjmowanie to nic nie da, bo rozbierzemy znowu tą konstrukcję i nie zostanie z tego nic i wtedy rzeczywiście już tylko czekać na Mesjasza względnie Godota. Na szczęście tematy, które omówiliśmy, są w sumie jedno wyrazowe, w miarę proste. Przypomnijmy sobie, to była wolność, równość, braterstwo, odpowiedzialność. Omówiliśmy tak troszeczkę z naszego punktu widzenia, może akurat z punktu widzenia w danym dniu, bo nagrywamy to jednym ciągiem. A co Państwo z tym zrobią i czy któryś z tych elementów okaże się jednak istotnym dla Waszej zmiany, ewentualnie dla Waszego działania, no to byłoby fajnie. Może zupełnie ktoś pokaże inne wartości, które są na ten czas zdecydowanie ważniejsze do włączenia w swoje działanie, to my czekamy. Taka dyskusja jest potrzebna. Ja mam bardzo prostą propozycję. Jeżeli w wyniku tych naszych rozmów, naszych programów, ktokolwiek zastanowił się nad tym, co się dzieje, bo część mieliśmy za takich zarzutów, że straszymy, tak? My komentujemy rzeczywistość, trudno ją jest zignorować. Ale jeżeli chcemy czegoś nowego, to i mamy zacząć od siebie, czyli każdy od siebie, ja od siebie, ty od siebie, nasz słuchacz od siebie, nasza słuchawka od siebie, no to trzeba zadać sobie pierwsze i podstawowe pytanie. Czego ja chcę? I nic więcej. To jest zapalnik, to jest iskra, która napędza ten silnik. Bo jeżeli ja będę wiedział, czego ja chcę, to będę miał go tutaj jako wyobrażenie geometryczne. Zespół fal, które odzwierciedlają moje pragnienie. Jeżeli to pragnienie połączę z emocją posiadania tego, z radością, że taki świat jest mój, to się wydarzyło, jest już, no to właśnie zaczyna się proces zmiany myślenia.
Ja to nazywam obrazowaniem. Tworzymy obraz, cieszymy się nim i właściwie mówimy o tym samym. Można to nazwać różnie. Mapa marzeń kiedyś funkcjonowała, taka nazwa. Ja używałem szkoła marzeń. Nazwa jest mniej istotna, proces jest istotny. Czyli podsumowując i zakończając naszą rozmowę, realizujmy swoje marzenia. Tak jest. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja również. Do widzenia. Zobaczenia.